Maryjo, jestem przy Tobie, jak przy matce dziecko raczkujące. Pamiętam, jak swej matki cichych rąk posługę. Czuwam, nad niemowlęciem zajęta troska matki. Matko nowonarodzonego dzieciątka Jezus, trwamy w radosnej oktawie Bożego Narodzenia. Dzisiaj ta radość zostaje nieco zaburzona poprzez wspomnienie pierwszych męczenników małych betlejemskich dzieci, które król Herod nakazał zgładzić. Dzisiejsze święto ma swoje korzenie w wydarzeniu zapisanym przez ewangelistę Mateusza, który opisuje lęk władcy przed nowonarodzonym królem i utratą tronu. Wielu ludzi doświadcza dzisiaj nowej formy herodowej rządzy władzy. Wielu w dzisiejszym cywilizowanym świecie doświadcza tortur politycznych w politycznych więzieniach. Młodziankowie z Betlejem, młodzi męczennicy jeszcze nie znali Chrystusa, a już oddali za Niego swoje życie.
Dzisiaj, ponad 20 wieków później, ze wzruszeniem myślimy o dzieciach, które zostały ścięte, i o ich rodzicach. Dla dzieci przejście dokonało się bardzo szybko. Na drugim świecie poznały tego, dla kogo umarły, jak go uratowały i chwałę, która na nich czekała. Święty Augustyn powiada: niemowlęta, które bezbożność Heroda oderwała od piersi matek, słusznie zostały nazwane męczeńskimi kwiatami. Są to pierwsze pąki Kościoła rozwinięte wśród niewiary, zaś przedwcześnie zważone mroźno zawiścią prześladowania. Niezastąpiona jest rola ojca i matki, który ostatecznie decyduje o życiu i śmierci dziecka. Bóg jest źródłem wszelkiego życia i stoi na jego straży. Bóg daje jasne przykazanie: nie zabijaj. Dlatego poleca świętemu Józefowi: wstań, weź dziecię i jego matkę i uchodź do Egiptu, bo Herod będzie szukał dziecięcia, aby je zgładzić. Herod posłał oprawców do Betlejem, kazał pozabijać wszystkich chłopców w wieku do lat 2. Herodowa zbrodnia wciąż zbiera obfite żniwo. Herodowa zbrodnia, taki szyld można by wywiesić nad każdym miejscem, gdzie dokonuje się mordowania niewinnych dzieci. Taki szyld można powiesić nad szpitalami, klinikami, gabinetami, gdzie dokonywana jest aborcja. A Herodem śmiało można nazwać każdego, kto wykonuje aborcję lub stoi po stronie zwolenników mordowania niewinnych. Krzywda, zło, śmierć zadane dziecku to grzechy wołające o pomstę do nieba. To wołanie do nieba wyraża się w wyrzutach sumienia, stresie, lęku i chaosie życia. Maryjo, Ty płakałaś nad mordowanymi, płaczesz i dziś nad niemym krzykiem mordowanych niewinnych dzieci. Nie pozwól nam trwać w bezczynności, wzmocnij nasz głos protestu. Naucz nas szukać drogi światła i odpowiedzi w ciszy czuwania przed tabernakulum. Naucz nas szukać drogi na kartach Ewangelii. Dziecko na powrót musi stać się wyrazem błogosławieństwa Bożego. Okres oczekiwania na urodzenie dziecka musi z powrotem być dla matki stanem błogosławionym. Maryjo, z jaką pokorą i oddaniem wypowiedziałaś swoje tak, z jakim poświęceniem chroniłaś życie swojego dziecka. Wspomagaj nas, najlepsza matko z matek. Maleńka miłość przyszła na świat, śpiewa Eleni. Jezus stał się dzieckiem, aby nauczyć nas miłości do dziecka. Swoim milczeniem, niewinnością i bezradnością pragnie wołać: pozwólcie mi żyć, mamo i tato. Módlmy się za wszystkie rodziny wielodzietne, za wszystkie dzieci na całym świecie, chore i niechciane, matki w stanie błogosławionym oraz za wszystkie matki pragnące potomstwa. Modlimy się za ojca świętego Franciszka, papieża seniora, Benedykta XVI, za Kościół, episkopat polski z arcybiskupem Stanisławem, za wszystkich Polaków i rodaków na całym świecie, rządzących dobrodziejów Jasnej Góry we wszystkich intencjach zapisanych w księdze apelowej. Wszystkich tych, którzy proszą nas o modlitwę, telewizję Trwam, Radio Maria, media narodowe oraz wszystkich telewidzów i radiosłuchaczy. Modlimy się o radość nieba dla świętej pamięci Józefy Antonowicz, za świętej pamięci siostrę Elżbietę Bukis, adoratorkę krwi Chrystusa, która odeszła do Pana dziś rano. Modlimy się za zmarłego ojca Stanisława. O Boże błogosławieństwo dla Zygmunta, Celiny, Jana i powrót do zdrowia Elżbiety.
za świętej pamięci siostrę Janinę, służebniczkę, sekretarkę księdza arcybiskupa Stanisława Nowaka, o udaną operację dla Janiny, o Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej dla Matki Jany ze Zgromadzenia Sióstr Świętego Józefa, o zdrowie dla Walentego, Haliny, Rajmunda, Rudolfa w intencji Dawida, o szczęśliwe rozwiązanie dla Joanny, o zdrowie dla Andrzeja Wilka, za świętej pamięci starszego chorążego Sor Artura Wdowskiego. Wszystkie intencje włączamy w modlitwę różańcowo, rozważając tajemnicę Narodzenia Pańskiego. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Módlmy się o pokój na świecie. Pod Twoją obronę uciekamy się, święta Boża Rodzicielko,
naszymi prośbami, racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać. Panno chwalebna i błogosławiona, o Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, Cielko nasza, Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu, Synowi nas. Matko nowonarodzonego Dzieciątka Jezus, święci męczennicy, młodziankowie betlejemscy, Pan z wami, niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen.